to dzień, w którym zakochani są w rytm serc swych zasłuchani. Dają swym połówkom róże, lewitują w uczuć chmurze. Macie rację, to walentynki. W dzisiejszym filmiku zapraszam Was do zapoznania się ze świętem zakochanych, świętem miłości. Dowiecie się, skąd pochodzą walentynki, poznacie legendę dotyczącą patrona tego święta oraz w jaki sposób celebruje się je na świecie. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Uważa się, że współczesne obchody Dnia Świętego Walentego wywodzą się zarówno ze starożytnej tradycji chrześcijańskiej, jak i rzymskiej. Zgodnie z jedną legendą, walentynki pochodzą od starożytnego święta nazywanego Lupercalia, które obchodzono 15 lutego. Patronem tego święta był bożek Faun. Urządzano wtedy huczne zabawy, młodzi mężczyźni losowali imiona dziewcząt, z którymi mieli tańczyć przez resztę wieczoru. Z czasem jednak święto zmieniło się. Wraz z nadejściem chrześcijaństwa do Europy zmianom uległa nazwa święta oraz patron. Święto to nazwano ku czci świętego Walentego i obchodzono je 14 lutego. Z tą postacią wiąże się legenda, która przedstawia nam początki walentynek. Posłuchajcie! Dawno, dawno temu, no może nie aż tak dawno, bo w starożytnym Rzymie żył pewien lekarz o imieniu Walenty. Był człowiekiem wielkiej wiary. Jego wiara była tak wielka, że zdecydował zostać duchownym. Gdy za panowania cesarza Klaudiusza władza zdecydowała, aby żołnierze nie mogli zawierać małżeństw, Walenty bardzo się temu sprzeciwił. Zakaz ten łamał poprzez wspomaganie legionistom w zawieraniu małżeństw. Gdy cesarz dowiedział się o sprzeciwie ze strony Walentego, postanowił ukarać go poprzez wyrok śmierci. Podczas pobytu w lochu, w oczekiwaniu na spełnienie wyroku, Walenty spotkał pewnego żołnierza, którego córka była niewidoma. Córka była piękną kobietą, jednak z powodu niepełnosprawności nikt nie chciał pojąć jej za żonę. Walenty bardzo wzruszył się tą historią i zaczął gorliwie się modlić o jej uzdrowienie. Modlitwy Walentego zostały wysłuchane i dziewczyna odzyskała wzrok. Zanim Walenty został skazany na śmierć, a odbyło się to 14 lutego, wysłał do dziewczyny list z błogosławieństwem, nadzieją, że od teraz będzie szczęśliwa. Podpisał się Twój Walenty. Od tamtego wydarzenia, 14 lutego na cześć świętego Walentego, świętujemy walentynki. Tradycją jest wysyłanie sobie anonimowych listów, laurek z wyrazami miłości i przyjaźni, z podpisem Twój Walenty. Jak usłyszeliśmy, legendarna strona walentynek nie jest zbyt radosna. Jednak święty Walenty do dziś jest patronem święta zakochanych. Pewnie ciekawi Was, jak celebruje się to święto na świecie. Tradycja obchodów walentynek w Polsce dotarła dość późno, bo w latach 90. XX wieku. Co nie oznacza, że Polacy nie świętowali Dnia Miłości. Przedtem najbardziej romantycznym dniem była tak zwana Noc Kupały, obchodzona w nocy z 21 na 22 czerwca. Obrzędy związane z tym świętem były owiane tajemnicą i miały zapewnić zdrowie i urodzaj. W trakcie obrzędu trwały różne tańce i wróżby. Na przykład dziewczyny wrzucały wianki do rzeki lub skakano przez ogień. Zwyczaj wysyłania sobie liścików rozpowszechniono dzięki Brytyjczykom, w szczególności dzięki poecie Sir Walter Scottie, który jako pierwszy przesłał kartkę walentynkową swojej żonie. W
Anglii istniał zwyczaj przybierania się dzieci za dorosłych i odwiedzania kolejnych domów ze śpiewem. Niewielkie grupki dzieci śpiewały piosenki o miłości, w których cyklicznie powtarzał się motyw „Dzień dobry, Walenty”. Do popularnych upominków należą kartonowe serca z postaciami Romea i Julii. W Walii w dniu walentynek zakochani obdarowywali się drewnianymi łyżeczkami zdobionymi w motywy serduszek, kluczy i kłódeczek. Przesłaniem tych upominków jest „Otwórz moje serce”. We Francji zamiast kartek walentynkowych Francuzi przesyłają sobie bukiety czerwonych róż, często wraz z zaproszeniem do teatru czy kolację. W Czechach święto zakochanych obchodzone jest zarówno 14 lutego, jak i 1 maja, kiedy to Czesi tłumnie przybywają na most Karola w Pradze, gdzie zawieszają kłódki, mające być gwarancją wiecznej miłości. W Japonii 14 lutego to kobiety obdarowują mężczyzn prezentami i to nie tylko ukochanych, ale także znajomych i przyjaciół. Aby nie doszło do nieporozumień, wprowadzono rozróżnienie na czekoladki Giri Choco dla kolegi oraz Honmei Choco dla partnera czy męża. Na szczęście miesiąc później w Japonii obchodzony jest Biały Dzień, w którym to panie otrzymują słodycze i podarunki od panów. W Tajlandii 14 lutego stał się ulubionym dniem zawierania małżeństw. Najhuczniej jednak święto obchodzą Amerykanie. Walentynkowe kartki wysyłają do wszystkich osób obdarzanych sympatią, niezależnie od płci i wieku. Podstawowym prezentem dla ukochanej od lat są bombonierki, najlepiej w kształcie serca i czerwone róże. Walentynki w USA są tak popularne, że do szkół wprowadzono specjalne walentynkowe lekcje. Już pewnie zdążyliście zorientować się, jakie są typowe symbole walentynek. Spróbujmy je sobie przypomnieć. To nie jest młotek, a ciągle stuka. A kto chce go znaleźć, niech w sobie szuka. Tak, jednym z symboli walentynek jest serce, które absolutnie nie przypomina kształtem serca człowieka. Najprawdopodobniej pierwowzorem walentynkowego serca były owocki pewnej wymarłej rośliny – sylifion. Widoczne są one na monetach starożytnego Rzymu – cyreny i mają idealny, sercowaty kształt. Jest królową wszystkich kwiatów, co urodą nas czaruje. Lecz uwaga, ta królowa również kolce ma, więc kuje. Zgadza się, kolejnym symbolem walentynek jest róża, koniecznie czerwona. A na koniec filmiku zachęcam Cię do przygotowania kartki walentynkowej, którą podarujesz osobie Ci bliskiej. Może to być mama, tata, siostra, brat lub kolega, koleżanka z klasy. Może zrób też jakiś dobry uczynek tego dnia, aby na twarzach innych zagościł uśmiech. W końcu o to w tym święcie chodzi, aby pamiętać o naszych bliskich, którzy są dla nas ważni. Podziel się swoimi działaniami w komentarzu. Dziękuję za to, że jesteś. Udanych walentynek i pamiętaj o subskrypcji.